Potop Szwedzki. Jest to nazwa na wojnę, jaką toczył nasz kraj przeciwko Szwedom w latach 1655-1660. Dlaczego potop? Dlaczego do niego doszło? Zobaczmy, jak wyglądały granice naszego kraju w połowie XVII wieku. Polska, jak pamiętamy, już wcześniej miała konflikt ze Szwecją, w tym samym wieku, jeszcze na początku XVII wieku. Tym terenem spornym były inflanty, czyli tereny położone w tym miejscu. I teraz, czyli w połowie XVII wieku, również inflanty oraz całe morze, całe wybrzeże Morza Bałtyckiego będą jedną z przyczyn wybuchu konfliktu między Polską a Szwecją. Dlatego, że Szwedzi dalej walczyli o dominium Maris Baltici, czyli dalej walczyli o to panowanie nad Morzem Bałtyckim i pragnęli uczynić Morze Bałtyckie swoim morzem wewnętrznym, czyli chcieli zdobyć wybrzeża Morza Bałtyckiego, również te południowe, czyli te, które należały wówczas do Polski. Drugi powód konfliktu między Polską a Szwecją był taki, że naszym krajem rządził Jan Kazimierz, syn Zygmunta III Wazy, który rościł sobie prawa do tronu szwedzkiego. Oczywiście Szwedzi na to nie chcieli pozwolić. Szwecją wtedy rządził Karol X Gustaw i nie zamierzał z tronu ustępować. Trzeci powód do wojny to sytuacja polityczna, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita. Jak pamiętasz, w 1655 roku nasz kraj walczył z Rosją i z Kozakami, którzy uczestniczyli w powstaniu chmielnickiego. Czyli Polska toczyła już dwie wojny i była osłabiona walkami na frontach na wschodzie naszego kraju, więc Karol X Gustaw uważał, że dobrze by było zaatakować właśnie wtedy Polskę, bo jest osłabiona. Do ataku na Polskę zachęcał króla szwedzkiego Hieronim Radziejowski, polski szlachcic, który zachęcał go, argumentując właśnie, że w Polsce nikt nie będzie walczył, że polska szlachta jest skupiona na walkach na wschodzie kraju i że najeźdźca szwedzki nie będzie przez polską szlachtę postrzegany negatywnie. W związku z tym w 1655 roku Szwedzi zdecydowali się na atak. Zaatakowali oczywiście nasz kraj od strony Bałtyku, czyli od północy. No i jak zareagowała nasza Rzeczpospolita Obojga Narodów? Zareagowała dosyć dziwnie, bo litewska szlachta, która się zebrała, aby walczyć przeciwko Szwedom, tak naprawdę tej walki zaniechała. Doszło do poddania się w Kiejdanach, w tej miejscowości, poddania się litewskiej szlachty pod władzę Szwecji. Za to poddanie litewskiej szlachty odpowiedzialny był Janusz Radziwiłł. To był przywódca litewskiej szlachty. Polska szlachta nie zachowała się specjalnie lepiej, dlatego że pod Ujściem, czyli w tym miejscu, nasze pospolite ruszenie, czyli nasza szlachta, która powinna zebrać się do walki, tak naprawdę stwierdziła pod Ujściem, że tej walki nie będzie, czyli odmówiła walki. Tym samym Szwedzi mogli zająć nasz kraj bez większych problemów. Stąd nazwa tej wojny Potop. Po prostu Szwedzi zajmowali nasz teren, tak jak właśnie to ma miejsce w przypadku powodzi. Dodatkowo nasz król, czyli Jan Kazimierz, kiedy zobaczył, co się dzieje, postanowił, że opuści nasz kraj i uciekł na Śląsk, czyli na terytorium habsburskie, na terytorium swoich sojuszników. Między innymi uciekał przez Opole. Więc nasz kraj znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji. Mamy 1655 rok, toczymy wojnę przeciwko Kozakom, toczymy wojnę przeciwko Rosjanom, toczymy wojnę, w sumie toczymy, nie toczymy, jesteśmy zaatakowani przez Szwedów, a nasz król nas opuszcza. W tej sytuacji wojsko szwedzkie przystąpiło do rabunku wielu rzeczy w naszym kraju, między innymi dzieł sztuki. W 2012 roku poziom wody w rzece Wisła był na tyle niski, że naszym oczom ukazały się niektóre zrabowane przez Szwedów rzeczy. Szwedzi rabowali również elementy wykonane z kamienia, ładowali je na statki i chcieli Wisłą
sobie to spławić na północ. Niektóre z tych statków zatonęły i nie wiedzieliśmy nawet o tym, że w rzece przeleżały do naszych czasów zrabowane przez nich rzeczy. Dzisiaj możemy te rzeczy obejrzeć. To tylko przykład skali rabunku dokonanego przez Szwedów podczas tej wojny. Skoro rabowali takie rzeczy, to musisz sobie wyobrazić, że rabowali niemalże wszystko. Dlaczego na to pozwalaliśmy? Tak jak już wspomniałem, szlachta polska była przekonana, że pod rządami szwedzkimi nie będzie naszej szlachcie tak źle. Podobnie uważali mieszczanie. Tak naprawdę tylko chłopi byli skorzy do walki, ale postawa i szlachty, i mieszczan miała się wkrótce zmienić. Szwedzi zajęli takie miasta jak Warszawa, Tykocin, kierowali się na Kraków. Tak naprawdę opór stawiały im Zamość, Częstochowa i Gdańsk. Tych miast nie udało im się zdobyć i tą naszą ostatnią linią obrony stała się właśnie Częstochowa, a armia szwedzka była armią bardzo silną. Tak naprawdę powinieneś wiedzieć, że mapa przedstawiająca nasz kraj wówczas wyglądała nieco inaczej. Wyglądała tak, dlatego że wschodnia część i południowo-wschodnia część naszego kraju była również ogarnięta wojną. Wojna z Rosją i wojna przeciwko powstaniu kosackiemu. Armia szwedzka była armią dobrze wyszkoloną, dobrze wyposażoną. Szwedzi posiadali armaty, posiadali różnorakie formacje wojskowe. Widzimy tutaj typowego szwedzkiego żołnierza z tamtych czasów. I rzeczywiście nigdy wcześniej ani nigdy później Szwedzi nie mieli lepszej armii niż właśnie ta z XVII wieku. Tu widzimy pikiniera, pika, która służyła do powstrzymywania ataków naszej husarii. Tym punktem obrony była Jasna Góra w Częstochowie, klasztor, w którym rezyduje zakon Paulinów, i tym, który kierował obroną Jasnej Góry, był Augustyn Kordecki, właśnie z tego zakonu Paulinów. Dzięki temu, że Szwedom nie udało się zdobyć Jasnej Góry, pewne rzeczy się w naszym kraju odmieniły. Po pierwsze, pamiętaj, że Szwedzi byli luteranami, a Polacy katolikami. Obrona Jasnej Góry była symboliczna, dlatego że była to również obrona miejsca świętego z punktu widzenia katolików. I ta obrona była skuteczna. Po drugie, pokazano, że Szwedów można zatrzymać i można ich pokonać. W wyniku tego, że nam się ta obrona udała, szlachta polska, która zdecydowała się walczyć przeciwko Szwedom, w ostatnich dniach grudnia 1655 roku zawiązała konfederację w Tyszowcach i postanowiła walczyć przeciwko Szwedom i wyrzucić Szwedów z naszej ojczyzny. Dodatkowo, na wieść o sukcesach w Częstochowie na Jasnej Górze, do naszego kraju zdecydował się powrócić ze Śląska nasz król Jan Kazimierz, który udał się do Lwowa i tam złożył śluby. Tutaj widzimy naszego króla. Złożył śluby, obiecał, że będzie bronił naszej ojczyzny do skutku, że będzie prowadził wojnę przeciwko Szwecji. W roku następnym doszło do bitwy pod Warką. W tej bitwie pokonaliśmy Szwedów. Nasze wojsko było dowodzone przez Stefana Czarnieckiego. I zobaczmy, jak zaczęła się ta bitwa. Osaczeni przez Polaków Szwedzi zorganizowali obronę, chroniąc się w widłach Wisły i Sanu. W tym czasie na pomoc królowi szwedzkiemu wymaszerował z Warszawy korpus margrabiego Fryderyka Badeńskiego. Gdy margrabia dotarł do Janowca, otrzymał niespodziewanie rozkaz powrotu do Warszawy. W pościg za wycofującymi się Szwedami natychmiast ruszyły chorągwie Czarnieckiego i Lubomirskiego. Wieczorem 6 kwietnia 1656 roku wojska margrabiego Fryderyka dotarły do brzegów Pilicy w pobliżu Warki. Wąski drewniany most łączący brzegi rzeki nie pozwalał na szybką przeprawę wojska oraz taboru. Kilkaset wozów, które przyprowadził z Radomia rotmistrz Ritter, naładowane było skarbami zrabowanymi z kościołów oraz dobytkiem zagrabionym z domów mieszczan i zagród chłopskich. Przeprawa skończona.
Ostatnie wozy wjeżdżają do miasta. Jakie rozkazy, panie? Rozepchać most. W tym samym czasie nad Pilicą pojawiły się pierwsze chorągwie Czarnieckiego. Zaraz potem nadciągnął z głównymi siłami Lubomirski. Niech posłaniec pędzi do Margrabiego. Polacy są już nad rzeką. Jako żywo. Nie przejdą. Chyba, że na swych skrzydłach husarskich przefruną. A niech to, diabli! 3 dni marszu i wszystko na nic! Nic to. Czarniecki im nie odpuści. Znajdzie sposób i na to. Dalibóg, zaraz dobierzemy cię do szwedzkiej skóry. Czasu na odbudowę mostu nie ma. Pilica po wiosennych roztopach rwąca i głęboka. Jeśli rzucę wojsko w pław, wszystkich pogubię. Jest przeprawa! Oddział szlachty sandomierskiej znalazł brud. Już sprawdzili. Konie się nie topią. Zbierz swoich ludzi i ruszaj brodem na tamten brzeg. Musisz rozbić straże szwedzkie, zanim się połapią i podniosą laru. Główne siły ja przez rzekę poprowadzę. Mości panowie, rzeką się nieprzyjaciel zastawił i drwi z nas. Myśli, że my w obronie ojczyzny tej rzeki nie przepłyniemy? Komu Bóg, komu wiara, komu ojczyzna miła? Za mną! W tekście naszego hymnu jest odwołanie do postaci Czarnieckiego. Znajdziemy to w tej zwrotce. Zadanie dla ciebie. Spróbuj dowiedzieć się, jakie wydarzenie jest opisane właśnie w tym fragmencie naszego hymnu. W 1656 roku doszło do podpisania układu w Radnot. Układ podpisał król Szwecji Karol X Gustaw, władca Siedmiogrodu Jerzy Rakoczy, władca Brust Fryderyk Hohenzollern, przywódca szlachty litewskiej Bogusław Radziwiłł oraz przywódca kozaków Bohdan Chmielnicki. Ten traktat przewidywał dokonanie rozbioru naszego kraju. Każde z tych państw miało sobie wziąć kawałek Polski dla siebie. Do tego jednak nie doszło, dlatego że udało nam się najechać na Siedmiogród, zaatakować Rakoczego i pokonać go. Z Bohdanem Chmielnickim toczyliśmy walkę w ramach tłumienia powstania kozackiego. Natomiast musieliśmy jakoś z tego układu wykluczyć Prusy. W związku z tym podpisaliśmy z księstwem pruskim, które było naszym lennem, traktaty welawsko-bytkowskie. Księstwo pruskie to dawny zakon krzyżacki. Pamiętasz na pewno obraz Hołd Pruski, 1525 rok. Albrecht Hohenzollern składa hołd naszemu królowi Zygmuntowi I Staremu, ale na tym obrazie jest błazen królewski Stańczyk, który się nie śmieje, nie cieszy, tylko jest zamyślony i on przewidział jakby to, co się stanie. A co się stało konkretnie? Otóż w 1657 roku państwo pruskie, księstwo pruskie przestało być naszym lennem i, tak jak widzimy na tej mapie poniżej, stało się niepodległym państwem, niepodległym krajem. Czyli daliśmy księstwu pruskiemu niepodległość w zamian za to, że księstwo pruskie odstąpiło od układu w Radnot, przestało być sojusznikiem Szwedów. Tym samym ocaliliśmy nasz kraj od próby rozbioru i zyskaliśmy przewagę w konflikcie ze Szwecją. A oczywiście Prusy, jako już niepodległy kraj, wkrótce, bo niespełna 50 lat później, stały się królestwem i później doprowadziły do zjednoczenia Niemiec. Konflikt zakończył się w 1660 roku pokojem w Oliwie, czyli jest to dzisiaj dzielnica Gdańska. Pokój był dla nas niekorzystny, dlatego że po pierwsze nasz król Jan Kazimierz musiał zapewnić Szwedów, że nie będzie się ubiegał o tron Szwecji. Po drugie, utraciliśmy większą część inflant, które przypadły Szwedom. Przy Polsce zostały tylko tak zwane inflanty polskie, czyli ta południowa ich część.
Szwedzi również obiecali, że zwrócą nam zrabowane dzieła. Nie wszystkie nam zwrócili. Podczas potopu szwedzkiego, szukając winnych, Polacy oskarżyli tutaj o całe zło Arian i doszło do wygnania właśnie Arian z naszego kraju, co było również takim skutkiem ubocznym tej wojny.